Komisja Europejska zaczęła łagodzić sankcje na Rosję. A po miażdżącym zwycięstwie Orbana, Węgrzy ponoć rozważają wyprowadzkę z kraju. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o tym, jak bardzo dziwnie jednostronne są nasze polskie czy też zachodnie media, ale analizować będziemy dziś wyłącznie te zachodnie bez wschodnich. Jeżeli ktoś tutaj wszedł celowo po wschodnie, obejrzyjcie inne materiały, gdzie bardzo często je poruszamy, to co się mówi również na wschodzie, no bo niestety w polskich mediach ciężko usłyszeć taką retorykę. Teraz przeanalizujemy sobie manipulacje, jakie stosuje się tutaj oraz niekompetencje europejskich władz we wprowadzaniu sankcji, bo jeśli one mają coś dać, to powinny być jednoznacznie uderzające w gospodarkę rosyjską. A jest zupełnie na odwrót. Zapraszam. Bądź boją się o swoje życie. Potępiamy ten barbarzyński atak i trywialne argumenty mające go... W weekend państwa członkowskie dyskutowały o kolejnym pakiecie sankcji. Polska nie kryje rozczarowania ostatecznym wynikiem tych rokowań. Już wcześniej Rosjanie omijali zachodnie sankcje, tymczasem Europa wydaje się, że nie ma zamiaru korygować tego stanu rzeczy. Krytycy nowych państw planów KEA wskazują, że restrykcje mają charakter kosmetyczny. Komisja Europejska dla przykładu nie dopuszcza objęcia sankcjami działu energetyki, ropy, gazu i węgla, jak również transportu. I tak na przykład Bruksela chce zakazu eksportu paliwa lotniczego do Rosji, ale problem polega na tym, że Rosja nie importuje go z Unii. Jest to zatem pusty gest, który ma markować bezczynność Unii. Komisja Europejska chce na przykład wykluczenia z przetargów rosyjskich podmiotów, ale jednocześnie ma zrobić wyjątek dla współpracy w dziedzinie energii nuklearnej i kosmicznej. Proponuje też dodatkowe sankcje zakazujące importu drewna, ryb i produktów morskich. Jednak w sytuacji, w której Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy, a cały czas giną cywile, takie zapisy są znikome, dodaje unijny dyplomata w rozmowie z polską agencją prasową. Komisja Europejska zaproponowała wykreślenie z listy sankcyjnych części zamiennych dla luksusowych samochodów. Bruksela ponadto łagodzi sankcje dotyczące produktów luksusowych, współpracy kosmicznej z Rosją oraz dostaw paliwa do elektrowni jądrowych. Co więcej, Komisja Europejska proponuje, aby kandydatująca do Unii Europejskiej Serbia nie musiała przyłączać się do unijnych sankcji. Na pewno się na to nie zgodzimy, stwierdził unijny dyplomata w rozmowie z polską agencją prasową. I to już dobitnie pokazuje, jak bardzo gospodarcza jest ta wojna. Tutaj nie chodzi o cierpienie jakichś ludzi. Tu nie chodzi o to, że Ukraina dostaje po dupie i być może będzie państwem pod okupacją rosyjską i to będzie niedobre dla tamtejszych mieszkańców, że zmniejszy się znacząco ich standard życia, że okaże się, że Rosjanie, jeżeli przejmą Ukrainę i to będzie województwo ukraińskie w Rosji, no to wtedy będą traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Nie mówię oczywiście, że tak nie będzie, bo przy obecnym prowadzeniu konfliktu otwartego i rusofobii, i ukrainofobii, domyślam się, również ze strony rosyjskiej, ciężko będzie takie niesnaski narodowe zwalczyć w krótkim czasie. Jeśli by się tak okazało, że Rosja przejmie ten teren, minie 50 lat, pewnie tak. Tak samo jak my teraz z Niemcami żyjemy praktycznie normalnie. Polacy nie mają już zbyt dużo jakichś negatywnych emocji, jeśli chodzi o przeciętnego Niemca. Jasne, można mieć do ich polityki, można mieć do tego, że w dalszym ciągu nie zapłacili nam za szkody, jakie wyrządzili w przeszłości, jednak nie mamy pretensji do tego przykładowego Niemca, tylko do całego ich rządu, który politykę przeprowadza w taki, a nie inny sposób. Podobnie by było tam. Jednak to pokazuje, jak bardzo to wszystko było gospodarcze, że Unii Europejskiej wcale nie zależy na tych ludziach. Nie zależy im na narodzie ukraińskim. Zależy im tylko na pieniądzach. Na tym, żeby za bardzo nie ucierpieć. Niestety Unia Europejska jest takim tworem, który jest totalnie uzależniony od wszystkich. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja i Chiny są totalnie niezależne. To są mocarstwa, które realnie jakby zostały osankcjonowane z każdej ze stron i zakazany byłby import oraz eksport, to te mocarstwa by się utrzymały.
Unia Europejska niestety jest takim tworem, który jest zależny z każdej strony. Zarówno jeśli chodzi o surowce, jak i o technologię, jak i o wszelkie produkty cyfrowe, które mamy. Przecież teraz chociażby oglądacie to na Facebooku lub YouTubie, który jest amerykański. Wystarczyłby konflikt z USA i mamy problem. Nawet nie mamy źródła kontaktu pomiędzy sobą. Nie macie dostępu do niezależnych mediów, ale też i do filmów ze śmiesznymi kotkami, bo je też ogląda się na amerykańskich lub chińskich, jak TikTok, serwerach. No niestety, Unia Europejska poszła w tę stronę i to już od bardzo dawna stosuje tego typu politykę. Faktycznie miało się już to zacząć zmieniać do 2050 roku. Chcieliśmy wycofać całkowicie emisyjne źródła energii, takie jak ropa, węgiel, gaz. Chociaż gaz jest już traktowany w ogóle jak zeroemisyjny, mimo jego wydobycia i tak dalej, ale jest i tak mniej emisyjny niż wszystko inne. Ale nie robiliśmy tego po to, żeby tutaj było zielono, żeby trawka ładnie rosła, a my żebyśmy uniknęli w przyszłości nie wiadomo jakich chorób płuc i zmian klimatu. Robiliśmy to po to, żeby być niezależnym energetycznie od innych. Niestety jest to bardzo drogi, długotrwały i niepewny proces. Nie wiemy, jak to się ostatecznie zakończy, czy będzie taka możliwość długotrwała, żeby wygenerować sobie źródła energii, które są zeroemisyjne oraz takie, które możemy generować tutaj i będą bezpiecznymi źródłami energii, na tyle bezpiecznymi, że zawsze do tej energii mamy dostęp. No i chcieliśmy to zrobić do 2050 roku, górnolotnie. No a tutaj proszę bardzo, konflikt na Ukrainie, sankcje i to wszystko się rozpadło. Się okazało, że wcale tak łatwo nie będzie, kiedy ktoś nam odetknie jakieś inne źródła energii. Zełenski z kolei już teraz zaprasza panią Merkel i pana Sarkoziego, to są jego słowa, do odwiedzenia Buczy. Na pewno już słyszeliście nazwę tej miejscowości, by zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 ostatnich lat. Aby zobaczyli na własne oczy tych wszystkich Ukraińców. Powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ostro, co? I tu też chodzi bardzo mocno o gospodarkę jego kraju. Ale czy to cokolwiek zmienia? Czy takie wystąpienia Zełenskiego są w stanie zmienić unijną retorykę? Miejmy taką nadzieję. Dlaczego? Bo każda taka zmiana jest na korzyść dla Polski, bo to my dysponujemy faktycznie źródłami energii, które mogłyby być wsparte z funduszy unijnych, a później rozdystrybuowane za pomocą normalnego handlowego eksportu. Na co te kraje, które wskazuje Zełenski, nie chcą się teraz zgodzić, ale przy odpowiednim nacisku, takim jak chociażby wczoraj mówiliśmy o tym na BNB, o 18.00, możecie sprawdzić wczorajszy odcinek, jak nie widzieliście, Morawiecki i Kaczyński bardzo ostro zaatakowali Niemcy i Francję. No to przy odpowiednim nacisku i narracji, która teraz wpina się w europejskie standardy, czyli Zełenski jest superbohaterem, Ukraińcy są nieśmiertelni, niezniszczalni, a Rosjanie to patałachi, trzeba się od nich odciąć. Wpisując się w taką narrację, jeśli uda się przekonać do tego Unię, my mamy tutaj tylko do zyskania. Pod warunkiem, rzecz jasna, że konflikt się nie zakończy, a relacje Unii Europejskiej, Zachodu z Rosją nie wrócą na normalne tory. Bo niestety, relacje z Polską ze strony Rosji już nie wrócą. Przynajmniej nie za szybko. Następny temat. Rządzący na Węgrzech konserwatywny Fidesz premiera Viktora Orbana zdecydowanie zwyciężył we wczorajszych wyborach parlamentarnych, uzyskując 2/3 głosów w 199. Kiedy Viktor Orban utriumfował przed nowoczesnym stalowym budynkiem w kształcie wieloryba nad brzegiem Dunaju, jego kontrkandydat ze smutkiem patrzył na swoich zwolenników, oczekujących na płycie lodowiska pomiędzy Placem Bohaterów a Zamkiem. Sztaby wyborcze oddalone od siebie o nieco ponad 6 km i setki tysięcy głosów okopały się w swoich dotychczasowych pozycjach. Orban nawet w zwycięskim przemówieniu zaatakował prezydenta Ukrainy, a Markizaj zasugerował, że pokonanie Fideszu w tzw. demokratycznych wyborach nie jest możliwe. Trzymając się symboliki związanej z wieczorem wyborczym, można powiedzieć, że niezatapialny wieloryb płynie dalej. Czwarta z rzędu kadencja Fideszu z większością konstytucyjną to, jak mówił Orban, sukces, który widać chyba nawet z księżyca. Wielu niezależnych dziennikarzy i ekspertów jeszcze w sobotę przekonywało, że Fidesz mimo zwycięstwa nie utrzyma większości 2/3 w parlamencie. Utrzymał i ją umocnił, a to oznacza, że opozycyjna koalicja sześciu partii nie została nawet na
na lodzie. Rozgoryczeni wyborcy na płycie lodowiska wysłuchali gorzkiego przemówienia, w którym Peter Markizaj przyznał się do porażki, jednocześnie przekonując, że wygrana z propagandową machiną zbudowaną przez Fidesz okazała się niemożliwa. Przed tymi wyborami wielu obserwatorów życia politycznego na Węgrzech mówiło o tym, że to mogą być wyjątkowe. Ta wyprowadzka z Węgier przez grupy, które głosowały na opozycję na Węgrzech, jest mniej więcej tak konkretna i tak odnosi się do szerokiej grupy osób, jak wyprowadzka Polaków, którzy głosowali na opozycję podczas wyborów Duda-Trzaskowski. Pamiętacie to na pewno. Krystyna Janda chociażby tak mówiła, że to już jest tragedia, wygrało zło, Polacy są niedoedukowani i to przez braki w edukacji głosują na takich ludzi, a nie takich jak pan Rafał Trzaskowski, poliglota, i ja się wyprowadzę stąd, bo za rządów PiSu to ja będę biedować, głodować i w ogóle jak zajdę w ciążę, o ile jeszcze mogę, to grozi mi odejście z tego świata, bo aborcja będzie nielegalna, nawet kiedy będzie zagrażać mojemu życiu. Ola Boga, gdzie jest teraz pani Janda? Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy mówili, że po wygraniu Dudy wyjadą z kraju? Mimo tego, że była oczywiście wtedy pandemia i wiele firm polskich poupadało, a były miejsca na tym świecie, gdzie można było spokojnie wyjechać na polski paszport, a nawet i dowód w obrębie Unii Europejskiej, gdzie restrykcje były dużo lżejsze i tam można było żyć lepiej, gdzie aborcja była legalna. Ci ludzie są w Polsce. Viktor Orban dość kontrowersyjnie się wypowiedział zaraz po tych wyborach, zwłaszcza jeśli chodzi o Ukrainę. Proszę bardzo. Premier Węgier Viktor Orban ogłosił w niedzielę zwycięstwo koalicji rządzącej Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Ocenił, że koalicja rządząca musiała walczyć z najsilniejszymi wiatrami przeciwnymi. Słuchajcie, co to były za wiatry. Lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami George'a Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu i wreszcie z prezydentem Ukrainy. Nigdy dotąd nie mieliśmy tylu przeciwników naraz, powiedział Orban. I to prawda. Faktycznie nasiliły się lewicowe ruchy w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na późniejsze wyniki w wyborach lewicy zwłaszcza, bo na prawicę nie za bardzo to wpływa. Ale że tak wprost zaatakował Wołodymyra Zełenskiego w takiej sytuacji? Odważnie. Może zaraz będzie Zełenski kontra Orban z Putinem na MMA. Znaczy nie, że śmieszkuję sobie, tylko śmieszkuję, znaczy nie, że śmieszkuję sobie z sytuacji na Ukrainie, tylko z tego MMA ostatniego, które ma się odbyć przez jakiegoś tam polskiego aktora, Antka Królikowskiego. Nie wiem, czy kojarzycie. Rozeszło się dość głośno akurat w Polsce, że zaprosił sobie aktorów, gościa, który jest sobowtórem Putina i gościa, który jest sobowtórem Zełenskiego i mieli się tam lać w MMA. Teraz się wycofał z tego po jednym dniu, że oni wcale nie mieli się lać, tylko to był taki performance na chwilę czy coś. Jakby się nie spodziewał tego, jakie będą reakcje. Generalnie nie, żebym był jakiś strasznie przeciwny temu, jakiś tam performance. Jeszcze w dodatku chciał się wybielić tym, że wszystkie zyski z tego będą przekazane na Ukrainę. Ale mógł się chyba spodziewać, że takie reakcje będą. Bo nie trzeba być jakimś geniuszem, profesorem po uniwersytetach, żeby do tego dojść. Tym bardziej po ostatniej sytuacji z Najmanem i Słowikiem. W każdym razie, Tusk też nie szczędził słów. To była jedna z tych z tej lewicowej międzynarodówki, o której mówił Orban. To właśnie był Donald Tusk, który u niego również zrobił wiec z tamtejszą opozycją. To trochę tak, jakby Trzaskowski robił sobie wiec z Angelą Merkel w Warszawie. Tusk o wyborach na Węgrzech. W sytuacji, kiedy wiele osób pomaga uchodźcom z Ukrainy, Kaczyński wychwala Orbana. Dzisiaj korki od szampanu słychać było w Budapeszcie, na Kremlu i w Nowogrodzkiej. W momencie, gdy w naszym sąsiedztwie rozgrywają się dramaty, on wspiera małych Putinów. Mocne słowa, co? Tylko powiedzmy sobie teraz tak szczerze. Zestawiając te dwa dzisiejsze newsy, które sobie omówiliśmy, czyli łagodzenie sankcji przez Komisję Europejską i niewprowadzanie sankcji przez Viktora Orbana. Czym te dwie polityki tak w zasadzie się różnią?
cytując klasyka Maxa Kolonko, to są ręce. I te ręce opadają. Trzymajcie się ciepło. Heja. Twój świat. Nie pamiętam dobrych chwil. Żyję tak od wielu lat. Brak mi już do tego sił. Brak mi już do tego sił. Myślę dniami.